Jest, Chop Chop, Food Delivery, GPS Location. Ha! Kilka furek się rozbierze, będziemy mieć smalne ruchy. Przyjedzie jutro ekipa i... No tędy przejdziemy. Przyjedzie jutro ekipa i zaczniemy robić zlecenia na B. Spokojnie, widzę, Nutella, ale mnie kurwa zaskoczył, zajebiście. Ratuje mi streama. Będzie jeździł za mnie i gadał po angielsku. Uff, fart, kolejny dzień... Siemanko, brachu. Siemanko, co tam robisz? Jak tam, wariacie? Pisałem do ciebie. A, jest dzisiaj. Dobrze. A, nie wiesz co, nie było mnie na mieście, także teraz dopiero co wszedłem, co tam? A się udało wjechać na miasto? A, no wiesz, no, dobra odznaka jest tutaj, także wiesz, lepszy bilet w tramwaju, także udało się, tak szybko było. Ty słuchaj, ja się zająłem robotą rozbierania fur. A, to bardzo dobrze, bo ja to robiłem już wcześniej ogólnie, także ja już mam zbierasz aluminium? Tak, zbieram aluminium, mam już 350 aluminium i teraz zajeżdżam na kolejną miejscówkę. Mogę ci wysłać Pinto, przyjedziesz po mnie akurat, bo potrzebuję fury, żeby to zapakować, idealnie. Dobra, brachu, to ja przyjadę, bo ja mam też 1000 już aluminium ze sobą, także można to później jakoś opierdolić na mieście. Masz to w kontenerze, nie? Tak, mam w kontenerze, mam zachowane. Dobra, to słuchaj, tam. Wyślę ci zaraz Pina, podaj mi tylko swój numer i przyjedziesz tu po mnie, weź jakąś furę z bagażnikiem. Jakoś z bagażnikiem, dobra, tak, okej, nie ma problemu, mordo. Dobra, to zobaczę, tylko wyślij ten numer mi, jaki masz. Sprawdź. Jasne, wyślę, no spoko, ejo. Dobra. Ejo. Dobra, będziemy rąbać fury, zajebiście. Siemano, ty wariacie, wyślij jeszcze raz tego pinga, bo nie mogę cię znaleźć coś na mapie. To jest takie zoomowisko, już ci wysyłam. Jak ty masz? Dobra. 383? 386. Poszło, zobacz teraz, okay. To jest takie zoomowisko. Akcept. Takie zoomowisko to jest. Ale w mieście? Za więzieniem. A jest, zawiesiłem. Dobra, teraz się pojawił. Jestem, mam cię, dobra, morto, zaraz tam będę. Elo. Chyba jedzie. Siema, dawaj, tu mam furę do rozebrania. No to elegancko, godzinka, półtorej się porozbiera. Siemanko. Myślałem, że już dzisiaj z nikim nie porobię roboty żadnej. Wziąłem się za to. O, tak. To jest dobra, mi się wydaje, to jest dobra fucha, tak mi to koleś powiedział przez telefon, że tu... Za 5000 aluminium proponował 40 000 dolców. O kurwa, to jest chwila roboty, już mam prawie tak. 300, 400. Tak, ja mam 1000 ze sobą już, tam chyba na trzech furach zrobiłem 1000 prawie, także tu masz nie jest w ogóle źle. Masz otwarty bagażnik? Już otwieram, czekaj. Jadę. A podjedź, będzie tu ładować, bo tu leży na ziemi. Świetnie, za to będzie też 500 złomu, uwielbiam złom. 2, 3, 5. Nie wiem czy, bo ty już rozebrałeś jakąś tutaj furkę wcześniej, czy... Tak, robiłem już. Nie wiem, bo ja dostałem jakieś rzeczy też do tuningowania. Tak samo, właśnie fury. Tak samo. Kurde, myślałem, że później można ten twój diligence tutaj, może go stuningujemy delikatnie, bo ja dostałem jakiś turbo. Ukradniemy jakiś zajebisty i stuningujemy go. Okej, dobra. Bo to tylko to chyba lokalnych fur, wiesz? A, dobra, właśnie. Kupam, chyba, że u ciebie pisze co innego. U mnie pisze, że tylko do lokalnych. Dobra, to może i tak, może faktycznie. Zobaczymy, co tam... Mi pisze tylko do lokalnych. Ale wiesz, można dziubnąć, tak to jest za darmo. Tak, jak najbardziej. Dziubnąć coś fajnego i spolatać. Sporo tego tutaj jest. Ogólnie jest lekki przypał z taksówkarzami od Abdula znowu. Co się dzieje? Także musisz uważać. No, byłem wcześniej tutaj na mieście ogólnie i zamówiłem, akurat w tym samym miejscu zamówiłem taksówkę, bo nie miałem jak się dostać. No i koleś, kurde, powiedział, że chce 1000 dolarów za podwózkę. Powiedziałem mi, że chce mi ojebać, kurwa, i że ogólnie taka jest fama na mieście, że wszyscy od Abdula, kurwa, kroją ludzi na kasę. No i wyskoczył na mnie z nożem. Co ty, no ja wyglądałem, wyglądał, jak się nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał. Siwy stary dziad może? Ha? Nie, to nie był ten siwy. Siwego kojarzę, on jest akurat spoko, był jakiś młody typ. No i wyciągnąłem ciupagę i go zajebałem tutaj, kurwa. No i dobrze, kurwa, tutaj na tej miejscówce? Tak, dobrze, zajebałem się, dawać se, kurwa, pewnie, że tak. Kurwa, ostro jechać z kurwysyństwem. Powiedziałem, żeby przekazał Abdulowi, kurwa, żeby z nami nie zaczynali. Dokładnie, trzeba sobie wyrabiać markę, ale Polaków to już się boją. Wiedzą o naszym tutaj istnieniu, kurwa. Nie ma bardzo żartów. Dobrze, kurwa. Bardzo dobrze. Tak, a ta praca złomu jest zajebista. Naprawdę, ta praca jest dojebana. To jakbym plewił w ogródku, tylko w samochodzie bym sobie coś tutaj robił, o. O, to jest zajebiste. Fajnie, że też można samemu to ogólnie ogarniać, to jest spoko. Tak, tylko robota jest z tym, że nie zawsze... O, jakaś kasa brudna była. Tak, o, spoko, dobra. Tylko co z nią robić, z tą brudną kasą? Właśnie też nie wiem, tego jeszcze nie rozkminiłem, a na razie zbieram, bo ja też dostałem tam... Chowasz aluminium w bezpiecznym miejscu do kontenera? Tak, mam w kontenerze. Dobra, jedziemy na złomowisko opierdolić, to przerobić, potem to zawieźć na chatę. Wsadzę do kontenera i lecimy dalej. A to może we dwójkę można robić tą robotę, wtedy są lepsze zlecenia, co? No, spróbujemy, zobaczymy. Jakbyś mógł tam... wyjdę z grupy. A poczekaj, musimy dojechać na miejsce, musimy wyjechać stąd. Ale dzisiaj piękna zorza. Zarobić jakiś kwit ostatnio, albo co? Wiesz co, nie, odkąd jak wchodziłem jeszcze wczoraj i dzisiaj, to po prostu zająłem się tym aluminium, także no na razie tyle kasy miałem od naszych ostatnich wycieczek z Dodo, to cały czas ten sam budżet. Fuck!
What the jump on the lunch? Kurwa! Oh yeah. Jesus hey, Christ. You know how it is, man. We all drive straight and sometimes we hit, you know? Yeah, yes. I know what you mean, man. It's alright, don't worry about it. We're all good. Alright, cool, dude. Alright, man, take care. Ale trampolina. 400 aluminium. 400 aluminium, trochę więcej mam niż przedtem. Dawaj na chatę, skitramy to. O, świetnie, dobra. Czy łączy on 700 aluminium, nieźle. Wow, C6 GNI. Co jest? Montana, chodź, dawaj, dołączamy do grupy, robimy to. Jest sporo zleceń. Good morning. Hello. Oh, hello, okay, I need grande D combo, my lady. This one? Yeah, please, one. Actually, can you make two? I'll pay for the other one as well. Together, you said? Oh, wait, no, you're good. Yeah, we'll pay separately. Kurwa, ale drogie. Yeah, cheers, bye. Yeah, bye. O wiele lepiej już po takim żarciu. Gdzieś jest, to chyba to. Jest, to chyba to, no, dokładnie. Stoi sobie samotny wystawka. Tak jest. Śmieszny wóz. Dobra, zajmę się tym. Dobra, spoko. Osłania. Przygotuj się, stary. Mordowasz jakiś olejek, bo ja tutaj zaraz chyba nie kito odpalę. Nie mam nic. Kurwa. Może jedź po sobie po olejek, stary, jedź po olejek dobra. I spotkamy się w punkcie docelowym. Ja zabieram furę. Dobra. Wpadajmy stąd, zaraz tu mogą być psy. Yeah! Kolejna robota wykonana. Nie mogę się doczekać, aż dostanę kurwa awans! Siema, spadajmy stąd. Dobra. Dobra, lecimy. To potem rozpoczniesz twoje zlecenie. Jasne. Odjedziemy tylko i... Tak, zobacz ile expa dostaniemy. Może wyceluj na razie do niego, wyceluj, tak. Widzisz, on się boi. Go nie strzelaj, o. Super. Za miasto nas wyrzucają chyba, tak. Prawdopodobnie to ostatnie zlecenie na poziomie B. I w końcu, znaczy na poziomie C i w końcu B. A już niebawem A. Nie wiadomo, czy na to B nie trzeba jakieś walizki lepsze, czy czegoś takiego. O kurde, może być też, no. Tea. Fuck out, frajerze. Perfect. Okej, mamy to. Spadajmy. Okej. Jest! Łopem, czy mamy B, w połowę pasek B jest zapełniony, tak. Co ty gadasz, jak elegancko. Tak. Dobra, w takim razie mam tu C licytowane, ale pierwsze B sobie wylicytuję za 12 minut. Jedyneczka, tak jest? Czy jest... No jedno B na razie jest za 13 minut, ale za 6 minut jeszcze C będzie, więc wyekspimy. Zobacz sobie u siebie, okay. Jak twój exp wygląda, trzymaj. No, jeszcze... Kurde, nie wiem ile tych zleceń, to tak brakuje, nie wiem, 1/10, coś takiego, może trochę mniej. No to zaraz szybka robota, no. Jak się zrobi B, to podejrzewam, że i tak szybko wskoczy. Jeżeli damy radę, trzymaj lapa. Dobrze, bo opłacało się wbijać. Hey man, hi there, I'm looking to sell some aluminium, are you buying maybe? Well, I've got 1000 at the moment on me. Yeah, we are in the middle of it, but so, how much we should get before you would be interested to buy it, or... Okay, so what's the, how much are you paying for aluminium? 8 per 1, right? Uh-huh, right, okay. I don't know, maybe, like, if you want, we can sell you 1000 right now. I don't know, it's because I don't know how long we're gonna be in the city, so... Yeah, right. Okay, no problem, we'll do it, thanks, man. My name's Michael McNulty. Bye, no bother, man, right? Take care, see you later. And? Dobra. Słuchaj, no on mówi, że ogólnie daje normalnie, jak nazbierasz 5000, to daje 8 dolarów za jedno aluminium. I jak masz mniej, to nie daje, chyba że mu brakuje. Więc teraz powiedział, że ogólnie, że jest cały dzień w mieście, możemy nazbierać więcej i możemy do niego zadzwonić i on po to przyjedzie i odbierze. To co, robimy to? Robimy? Chyba się bardziej opłaca, co? Zrobimy 2000 i możemy zadzwonić do niego. No to dawaj, to robimy, to czekaj. No. To disband group. Tak. Check out robimy. Chop, tak? Jedziemy. Tak, oznaczyłem. Tam, no. Dobra. A laptop mi tak śmiga, bo ja mogę licytować, wiesz, wygram to, no i te 2 godzinki to będzie, wiesz, chcę leżeć. Jasne. A my se, jak będzie czas się kończyć, no to sobie pojedziemy to zrobić. No dobra, to robimy to. Jasne. No, chyba to się myślisz, że dwójka powinna być więcej aluminium, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, zobaczymy. No bo patrz, bo tak to byśmy oddzielnie mogli robić. Tylko problem jest z transportem, wiesz, bo przyjeżdżasz tą furą i musi ktoś no, się transportować. Właśnie. A ta fura ma dobry bagażnik. Fuck. No, lepiej w dwie osoby, bo faktycznie... Dobra, mam dobry na sygnale. Ej, słuchaj, przelejesz mi swoje całe GNI, to spróbujemy zajebać furę, wiesz, na zawsze. Zobaczymy, jak to działa. Jasne, bo czasem czekaj, zatrzymam się tutaj na miejscu. Jasne, bo czasem trzeba zapłacić 120 GNI, a czasem na przykład za fajną furę 13 GNI dopłacasz, nie? Więc to jest strasznie losowe. Lot of policemen, police officers. Coś, obława, coś police chase, fucking chase. Damn it. Hello, bro. We need job.
But you know, when it's job. Yeah. Fine. Come, bro. Sign in. Yeah, one second. Daj ci krypto. Aha, okej. Jab, furę. O, helikoptery, zobaczcie, kurwa, jak latają widzowie. Tu jest rozpierdol, tutaj, kurwa, wiesz, nie ma żartów, nie? Pięknie, 84, ale będziemy za chwilę mieć, kurwa, fury. Wpisany, dołącz do mojej grupy. Tak, już. Dobra, zaraz będziemy coś mieć. Może rzeczywiście będzie to lepsze. Okej, fura jest gdzieś tutaj w tych okolicach. Nie będzie problemem chyba jej puchnąć. No, tu nie powinno być przypału, mi się wydaje, kurwa, na drugim końcu świata. Welcome to Radom. A jak tu się będzie powoli paliwo kończyć w mieście, to zmienimy furę. Szkoda tankować tej fury, lepiej buchnąć nową. Pewnie. Chyba to, na złom, ale z tego będzie złomu, ja pierdolę. Ty rzeczywiście. No to jedziemy. Bierzmy się do roboty z tym syfem. Jasne, już. Z tego może być naprawdę dwa razy więcej złomu. Złomiarski biznes, kradziemy fury i przerabiamy je na złom. Scrap gang. Haha, tyle szmalu będzie, że oświrujemy. Ciekawe, na co, komu ten aluminium cały do jasnej cholery. Kurde, pewnie coś zrobią z tego aluminium. Jakaś lepsza broń, wydaje mi się, albo jakieś miecze, chuj wie co. No, coś złom gang dostarczy najlepszy złom w całym Los Santos. Jest. Dragi na złom, kurwa, i samochody kradzione. Polski gang. Polish fucking gang, skurwysynu. Okej. Okay. Hey, let's go. Take a look, kurwa, ile tego mamy łącznie. Ja mam przy sobie 108. To w chuj mało, 146 jest w tym. Co to, kurwa, za złom, ja pierdolę. To było mniej niż... 146 mam. No, mało, słabo, chujowo. Normalnie a ja coś tam ci jeszcze znalazłeś, coś jeszcze jakieś turbo, mówisz? Tak, dostałem jeszcze turbo i trochę zwiniętych rulonów papieru. Boże, szmalu. O kurwa! O kurwa! Jak on, kurwa, tu trafił? Na prostej drodze, oj, no pojeżdżone mamy. Musimy nową furę ogarnąć. No Porsche to muszę jebnąć. Washington? To nie jest Washington? To musi być Washington. Długi Washington, no każdy taką furę by nazwał Washington. Dobra. Niebieski joint plus. Okej, raz. I na przyszłość jointa, bo pewnie dostaniemy jeszcze raz pizdę. Ale jeszcze jedno. Bo wydaje mi się, że dzisiaj trochę walk będzie. Kto to? Let me. See. Wow, mogę to wziąć, czekaj. Spokojnie. Wow! Beat. Co tam masz? It's a wrzutkiewka. And something like a beet seed, so we can sadzić to, kurwa. I wiesz, buraki, sadzić, kurwa. Podlewać. Burak znaczy się, burak, jebany burak. Dobra, ja jestem gotowy. Ja tak samo. Jedźmy na chatę, schowamy te warzywa całe. Pyk, pyk. Dobra, jestem. Yo, what's poppin'? Sup, yo. Okay. You're free to not like me. We're looking to fix this car. How much would that cost? Oh, stop riding. Stop. Oh, let me check. Stop riding the bike around, put it back. That's me. It's like $725. How much? That keeps the doors open. Like $725. $725. Yeah. I can pay with the card. Yeah. Yeah. What's your state? Right. My state ID. Yeah, one second. Kurwa, zaraz to zrobimy. 42729. Oh, everything's good. Yeah. Hello, yeah, car. Just give a wipe down. Lovely boy. Thanks. Thanks, dude. Superman, thanks a lot. See ya. Musimy zrobić do jeden kurs, bo nie mamy nawet czekaj, na wagę. Czekaj, wróć. Czekaj. Ja... Wróć, poczekaj. Cześć, zróbmy... Ja mam $380 w cashu. Dobra, czekaj. Ja mam w tym... gas pump. Dobra, loga, to zrobimy kolejne zlecenie. Ja będę musiał ten spadać z miasta, jasne. Bo jutro muszę rano wcześniej... samolot zobacz. Jasne, różna guma. Kiedy będziesz z powrotem w mieście? No słuchaj, kto wie, może za parę dni, jak dobrze pójdzie, to i za parę dni się pojawię, także... Świetnie. No, zobaczymy. No ja postaram się tu poogarniać. Jasne. No i pełny bug, zajebiście. Kurwa, coś w stylu Bentleya. Dobra, jedziemy dalej. Tak, okej. Okay. Stop. Wstaję, wstawał, tamten drugi. Pięknie, dobra. Damn it! Ej, miał piękna kopyto robota. Jeden, miał kopyto! Dobra robota, widzowie. Zajebiste jest to opcja skradnięcia fury. Niezła robota, fajna fura, nie? Neony, no, wszystko kurwa, porobione. Neony są, jest petarda. Dlatego właśnie o to chodzi, że czasem, wiesz, można w ciemno coś zajebać. Rozbieramy G&E, spadamy stąd. No tutaj widzę, że na B to już tutaj fajne furki fajne, są. Fajnie, fajnie, no, fajnie. Widzisz, jeden gość z kijaszkiem mówi z klamką. Ale fajnie, to jeszcze kopyta są darmowe. Ta. Zajebiście. Zobaczymy, ile dostaniemy kasy. 40 GNI, nieźle.
No kurde, proszę. Zobaczę jak te licytacje jeszcze, bo ty rozumiesz, że już idziesz, tak? Tak, jakbyś się jeszcze do apartamenty tam odwiózł, to by był ten wdzięczny. Ej stary, mamy jeszcze tylko Zion Klasika do zrobienia, wylicytowałem go, za w chuj kasy. A może go skradniemy, skroimy ta, go. No właśnie tak mówię. No to dawaj, 16 to szybko. Win, scratch, continue. Nie! Co? Jestem przemęczony. Nie, kurwa! Nie! Fuck, ale wiesz, że to wylicytowałem? Za 20 GNI. Kurwa, ale możesz ej, słuchaj, wiesz co, wyśle ci GNI, ty to wygrasz. No. Dobra. Nie mogę. Podaj mi swoje Stade ID na przykład. Dobra, już. Chcę wam jeszcze pokazać widzom, chcę wam, że no niestety transfer też 4, nie 2, działa. 4-2-7-2-9. Jeszcze raz? 4-2-7-2-9. 7-2. No nie mogę. Mogę no. Tylko go wystawić na aukcję. No to jak ja wylicytuję, to i tak Ginny trafią do ciebie, nie? Tak. Kurwa mać. Ale nie, słuchaj, i tak ty też będziesz zmęczony. Próbowaliśmy już to, zgadzam się. Ja to wszystko wystawiam na licytację. Zapomniałem. No. Dobra, udany zarobek dzisiaj. Znaczy zarobek. Tak. Wbiliśmy expa i wiemy, co jest 5. Ja jeszcze pokręcę się, polatam, zobaczę co i 5, co jest jak. Jasne, dobra, uważaj dzięki na siebie, podwózkę, ja też zachować rzeczy, trzymaj się. Dobra, kontakcie. Pozdro. Może jakaś fajna skocznia? Na koniec streama, na przykład tutaj? Wow, barrel dla widza! I lądowanie mięciutko. Dobra, na mnie już czas, chyba, ej. Dammit. Jeszcze coś wyjebiemy na sen. Fajna eksplozja dla widzów. Ale chyba nie ma. Rush, nie ma żadnych chyba tutaj cysterny. No jakby był ktoś do ekipy, to byśmy... Au! To byśmy popracowali sobie na Dodo. Ale nie ma ekipy. Nie ma cysterny? Tam są. Fuck. Not this time, guys. Dobra, idę ogarnąć te shadery. Yeah!